55 km od Warszawy, w małej wsi, znajduje się wyjątkowy, XVIII-wieczny, klasycystyczny pałac skryty w niesamowitych ogrodach. Czy wiesz, że w tym miejscu gościł król Polski Stanisław August Poniatowski? Ten kompleks parkowo-pałacowy zachwyca. Pałac został wybudowany przez Bazylego Walickiego, wojewodę rawskiego, który był uczestnikiem Sejmu Wielkiego, a jednocześnie doradcą i przyjacielem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwsi właściciele wprowadzili się w 1786 roku, a datę tę upamiętnia do dziś tablica wmurowana w sieni pałacu. Pałac w stylu klasycystycznym został wybudowany według projektu Hilarego Szpilowskiego. Mała wieś nigdy nie była zwykłym dworem, ale okazałą siedzibą, domem wielu zasłużonych dla Polski osób, miejscem, gdzie tworzyła się historia naszego kraju. Na terenie tego kompleksu znajduje się pałac właściwy oraz cztery oficyny – walickich, zamojskich, lubomirskich i morawskich. Zarówno w pałacu, jak i w oficynach aktualnie znajdują się wygodne pokoje wypoczynkowe. W pałacu głównym zaś znajduje się apartament książęcy. W starej wozowni, w której przed laty zatrzymywały się królewskie karoce Stanisława Augusta Poniatowskiego, aktualnie znajduje się restauracja, w której serwowane są rozmaite dania. Bazyli Walicki ożenił się z Różą z Nieborskich i dzięki pokaźnemu posagowi małżonki mógł wybudować tak wspaniały pałac. Sam też, sprawując urząd wojewody rawskiego, miał dosyć duże dochody. W pałacu gościli sławni i honorowi ludzie. Między innymi przebywał tu król Stanisław August Poniatowski, którego ulubionym miejscem wypoczynku w przypałacowym parku był wielki kamień istniejący do dnia dzisiejszego. Możesz tu się zatrzymać i również sobie na nim przycupnąć. Po bohaterskich walkach odpoczywał tutaj również brat kolejnej z właścicielek, pułkownik Jan Kozietulski. Przez 159 lat pałac pozostawał w rękach tej samej rodziny. Potomków kolejnych gospodarzy wyróżniały patriotyzm i ogromne zaangażowanie. Pałac był domem Rzewuskich i Zamojskich. Ostatni właściciele, wnukowie księcia Lubomirskiego, zostali wygnani stąd po wojnie. W czasie II wojny światowej w pałacu stacjonowali Niemcy, ale właściciele, rodzina Morawskich, w konspiracji gościła prześladowanych i bezdomnych. Po upadku Powstania Warszawskiego w pałacu ukrywano Żydów. Po wojnie, po reformie rolnej, pałac służył pierwotnie jako szkoła, a następnie przez wiele lat jako letnia rezydencja urzędników Rady Ministrów. Odpoczywali tu między innymi Cyrankiewicz, Gomułka, Rokossowski, Urban, Buzek. Uwielbiała to miejsce Nina Andrycz. Po wielu latach, w 2008 roku, Morawskim udało się odzyskać swoją posiadłość. Po sprzedaży pałacu przez Morawskich, nowi właściciele w latach 2013-2016 przeprowadzili gruntowną renowację i zaadaptowali obiekt do celów usługowych.
powstała nowa oranżeria, nawiązująca architektonicznie do pomarańczarni stawianych przez polską arystokrację w XVIII i XIX wieku. Cztery oficyny zaadoptowano na pokoje hotelowe, a w wozowni urządzono restaurację. Przywrócony został też układ ogrodu francuskiego na wzór założonego przez Klementynę Walicką z Kozietulskich ogrodu, który uchodził za jeden z najpiękniejszych w Europie. Jego największą ozdobę stanowi ogród różany z parterami z 3000 krzewów róż. Na terenie posiadłości znajduje się również ogród francuski, ogród lawendowy, jak również ogród owocowy. Jest tu też mauzoleum, glorietta, rzeźby mus greckich. Znajduje się tu również wielki staw i staw kaczy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.